w biegnym dniu. Słuchaj, po powrocie z gór troszeczkę ćwiczyłem z Miłoszem i nagrywałem nie za dużo, ale z pojedynczego dnia coś tam było wybrane, różne fragmenty i w większości to były związane z walkami albo z ćwiczeniami. Więc w dzisiejszym vlogu powiem tobie właśnie, że zacząłem chodzić. Przede wszystkim poszedłem na trening kickboxingu, aczkolwiek miałem na pierwszym treningu, nie, w zasadzie na dwóch. Pierwszy trening miałem z Gabrysiem i teraz zobaczysz jego fragmenty. Ugięte się, rączki, nóżki ugięte, rączki wysoko, trzymamy. Łokcie wąsko. Nie doszła noga z biodra. Nie dochodzi noga z biodra, biodro zostaje z tyłu, nie dochodzi biodro, padasz. No co to jest? Z góry? Ma być prosto. Aha, wąsko. Malutkie kroczki do przodu. Długi, prosty, bijesz o, tak. Nie wyciągasz tej ręki do przodu, prawy prosty. No. Raz. Nie byle jak, spokojnie, celujemy. Łokcie wąsko. Raz, nie pochylaj się. Raz. 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 Czyli tak, trenerze, pierwszy trening zaliczony. Zaliczony. Minusy i ewentualnie plusy. Minusy, czyli za sztywno. Sztywno, piłka nożna. Za sztywny sport, na pewno tobie będzie dużo trudniej niż synowi, tak? Jest młodszy, szybciej łapie, że tak powiem, te aspekty techniczne. Aha. I myślę, że jemu będzie dużo, dużo łatwiej, tak? To był trening taki indywidualny, z Miłosza sobie poszliśmy, że Gabryś jest trenerem, instruktorem i po prostu pokazywał nam co i jak się poruszać i tak dalej. Później byłem, ale już nie wziąłem kamery, bo byłoby trochę, no wiesz, na pierwszy trening obciachowo, żebym wziął kamerę i robił jakieś tam, i robił nagrywki, ale trener, bardzo doświadczony, uczył mnie na pierwszy, stałem praktycznie przed lustrem i uczył mnie postawy. I co Gabryś i ten trener Krzysiek mnie nauczyli? Przede wszystkim na przykład łokieć, jak się trzyma, to chraniasz łokciem tutaj, tą część ciała. Ja na przykład miałem tak gardę, nie? Czyli łokieć na przykład trzeba przesunąć do przodu, w tą stronę. Ułożenie nóg, jak układać, jak ciężkość. Później tutaj tak przykładowo jakiś taki trening miałem, no nie? Coś w tym stylu. Więc teraz mnie czeka praca przed lustrem, w domu. Dobra, wrzuciłem nowy post na Instagrama z takim opisem. Wyjrzałem przez okno, co nie? Bo wczoraj z Miłoszem słyszeliśmy w nocy, o pierwszej w nocy, mieliśmy się na siłownię, ja mówię, nie, ja nie dam rady, Miłosz trochę wkurzony był. On woli w nocy chodzić niż na przykład teraz rano. O pierwszej w nocy leciał. Tak, o pierwszej w nocy samoloty i od razu Ukraina nam się przypomniała. No, ale serio, patrz, bo wiesz, my to, wiesz, tak się obsikałem chwilę, co nie? No samoloty, ale później tak sobie pomyślałem, no wiesz, no że u nas wojny nie ma, co nie? Więc się uspokoiłem. Ale też, zwłaszcza, że to był jakiś bombowy, jakiś... No tak. Myśliwie, coś takiego. No tak, no jakiś szybki, no kurde. A Miłosz w ogóle wrzucił, dlaczego ty rzuciłeś jakieś tam urywki, te, które ja chciałem rzucić? O, na przykład tutaj. Low kicki. Low kicki, tak. Jak się pytałem Gabrysia o low kicki? No, to ma jakiś arków, tak, ale idziemy. Dzień dobry. A ty idziesz do pracy po co? Uchylaj nogę. I ty będziesz jeździł na hulajnodze? No nie takie, no ale no. No bo zrobimy ulicę, mówię. A, że chcesz i co, akredę masz? No pójdę, tak? No myślałem, że to... Dawaj, chodź. Jeszcze masz... Jest kreda chyba, w tym żółtym. A nie, dobra, okej. Okay. Jest kreda. Są dwie paczki kred. A, i tutaj jeszcze, o, widzisz? Tylko takie, czy z domu wziąć, bo mam... No takie, już białe. Tam. Ja Marcel przyszedł po hulajnogę. Nie powinno być na odwrót, bo nie da się tego przekręcić. A, bo jest, czekaj, bo może jest... A, czyli z drugą stronę po prostu się nie da, tak? Tak, no bo przekręcona była kierownica. Dobra. Dobra. Na razie. Ale ty też idziesz. Ja? A ja biorę swoją hulajnogę. No. No to ja dojadę do ciebie. O, rolki.
A to są moje rolki. Czerwone. Dobra, ty jedź, ja pójdę do babci chyba, na hulajnodze. No. Dzień jest coraz dłuższy, czyli wiosna, wkrótce. I wiesz co, teraz tak sobie myślę, co robić. Live'y pewnie wkrótce już powrócę znowu do live'ów i tak dalej. Przez COVID-a i ferie w jakiś tam sposób, no niestety zapomniałem o tym, że muszę robić takie rzeczy. Czyli live'y, zaraz jak tutaj jest... Kurczę, myślałem, że ta bateria, że ona jest naładowana. Powinna być naładowana. A nie, jednak nie jest naładowana. A jednak nie była naładowana. No i Marcel, zrobili coś tutaj. Jakiś tor narysowali, ale nie wiem co to jest za tor. Nie bardzo kumam. Tylko galeria, o co tu chodzi? Przyjechałem na stację Orlenu sprawdzić, jakie są ceny, ale tutaj nie jest jakoś tam tragedia. Po drugiej stronie jest chyba prywatna stacja i tam też widzę, że utrzymują takie same ceny, czy nawet podobne, troszeczkę niższe. Prezes Orlenu powiedział, że firmy, które będą zawyżać, bo podobno nieraz u niektórych jest 8 zł za na przykład za 95 albo za diesla, już nawet 9 zł, że jak będą zawyżać, to Orlen będzie zrywać umowy właśnie ze stacjami. A ja w ogóle przyjechałem bez rękawiczek i już teraz już jest zimno. Już jest coraz zimniej. Ej, właśnie! O tym dzisiaj z Miłoszem rozmawialiśmy. Że było słychać, tam są! Faktycznie! Lecą... Nie wiem, czy to będzie widać. Ja ich nie widzę w tym. Lecą... Tam jest Łask. W tamtą stronę jest Łask i w Łasku jest jednostka właśnie lotnictwa, gdzie są F-16 latają i w nocy było ich ale kurczę, jak ich słychać jest, a to w nocy, ale co, dosyć wysoko, ja miałem wrażenie, że lecieli zaraz nad naszymi głowami. Słuchaj, na 100% latają czy patrolują tereny przygraniczne z Białorusią, dlatego że tak, tam jest lotnictwo, to wojsko w Łasku, jednostka w Łasku. A po drugiej stronie, stamtąd gdzie lecieli, to jest właśnie Ukraina.